I przechodzimy w takim razie do punktu ostatniego porządku obrad. To jest oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć jakieś oświadczenie bądź komunikat? Czy tak? Nie widzę. W takim razie ja mam jedną informację. Mianowicie, jeśli nie będzie takiej potrzeby, to w styczniu nie będzie dodatkowej sesji i kolejna sesja odbyłaby się 13 lutego 2014 roku. Planowaliśmy na 13 lutego 2014 roku. Ale chcę też uprzedzić, że jest duże prawdopodobieństwo, że jednak druga sesja będzie publiczna w styczniu, zwłaszcza, że mamy 2 stycznia i to jest dość długi okres czasu do kolejnej sesji. Ale o tym dowiedzą się Państwo, że tak powiem, z marszu. Z marszu. Te ferie są w Małopolsce, także nie wiem, czy ktoś z Państwa wyjeżdża. Po feriach już będzie. Nie, są ferie. Nie, są ferie. To są ferie. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa ma plany, to trzeba by było to uwzględnić. Jeśli jest taka możliwość, żeby na przykład sesja 20, to by było bardzo miło. Tak? Ja też 13 nie będę mógł. A może ktoś z dziećmi na przykład wyjeżdża? Krzysiek? Ale my, nie wiem, no, 6-krotnie czy iluśkrotnie zarząd wychodzi z propozycją, że podejmie się tego trudu i będzie podejmował uchwały zgodnie z kompetencjami poza finansowymi czy innymi. No a tu nagle teraz oddzielny znowu ten. Nie, nie musi. Tu upoważnienie do 20 i 20 zrobił sesję, tak? Proste. Myślałem, że Państwo będą konsekwentni. To w takim razie umówmy się w ten sposób, że nie wyznaczam sesji. Zobaczymy jeszcze, co będzie w styczniu. Dobrze? I dowiedzą się Państwo o terminie najbliższej sesji. W ten sposób ustalamy. Czyli nie ustalamy na razie. Początek roku, zobaczymy, co się wydarzy. W zależności od sytuacji zostanie wyznaczony termin, o czym Państwo zostaniecie powiadomieni. Czy jeszcze ktoś chciałby ewentualnie zabrać głos? Nie widzę, w takim razie zamykam 30 sesji Rady Dziennej.